Organizacja zdrowia apeluje, żeby wstrzymać trzecią dawkę. Polski rząd jednak dąży do trzeciej dawki. Xiaomi mi wyprzedziło Samsunga. A na koniec kosmiczna ciekawostka dnia. Ja się nazywam Maciej Podstawka. Witam wszystkich bardzo serdecznie. No i co? Myślę, że nie ma co tam marudzić, nie ma co tam przedłużać, po prostu lecimy z pierwszym tematem. The CEO of Pfizer, Albert Burla, says, you will likely need a third dose. Światowa Organizacja Zdrowia apeluje o wstrzymanie się z podawaniem trzeciej dawki antidotum na wirusa, co najmniej do końca września. Szef WHO argumentuje, że w wielu ubogich krajach większość mieszkańców nadal nie przyjęła swojej dawki. Podczas wideokonferencji prasowej szef WHO, Tedros Adon Gabrielzus, mówił, że do tej pory na całym świecie podano około 4 miliardów dawek. Około 80% otrzymały osoby z bogatych krajów. Argumentował, że w pierwszej kolejności preparaty. Powinny dostać osoby, które nie przyjęły jeszcze żadnej dawki. Rozumiem troskę wszystkich rządów, by chronić swoich mieszkańców przed wariantem Delta. Nie możemy jednak zaakceptować sytuacji, kiedy to kraje, które zużyły większość światowych zapasów, zużyją ich jeszcze więcej, a w tym samym czasie najbardziej narażone na wirusa osoby pozostaną bez ochrony, powiedział Gabriel Jezus. W ostatnim czasie kilka krajów prowadziło podawanie trzeciej dodatkowej dawki antidotum, by chronić najmocniej narażone osoby przed wariantem Delta. Jest on najbardziej dotąd zaraźliwą odmianą i w ostatnim czasie szybko Rozprzestrzenia. Według WHO wariant Delta jest już obecny w 132 krajach. Na całym świecie na wirusa odeszło dotąd 4 251 000 osób, a łączna liczba przypadków to ponad 200 milionów. Takie dane podają naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Johna Hopkinsa, którzy zajmują się monitorowaniem kryzysu. W sprawie antidotumowej robi się naprawdę gorąco, skoro doczekaliśmy się nawet interwencji szefa WHO, który wypowiada się wprost. Wstrzymać trzecią dawkę. Przecież doskonale wszyscy chyba zdają sobie sprawę, jak to brzmi. Nawet dokładnie tak zatytułował News'a serwis TVP Info, który z kolei to, no, znaczy rząd. Niekoniecznie TVP Info. Ale oni dążą do tej trzeciej dawki, o czym sobie zaraz porozmawiamy. Jasne stanowisko WHO. Cytat, wstrzymać trzecią dawkę antydotu. Oczywiście, zamiast antidotum jest inne słowo, ale wiadomo, jak to jest z YouTube'kiem, nie? Więc była, było to bardzo mocne oświadczenie. Co za tym idzie, szef WHO Gebre Jezus chciał, żeby to tak wybrzmiało. Może niekoniecznie, żeby tak, ale wiedział, że kiedy powie dokładnie takie słowa to wtedy wszyscy się tym zainteresują. Więc sprawa, przynajmniej według Światowej Organizacji Zdrowia, jest naprawdę bardzo poważna i lepiej zaryzykować dla nich było tym, żeby później nawet siały się jakieś fake newsy, że nawet Gebre Jezus mówi o tym, że nie powinno się antydotumować trzecią dawką. Zaryzykował właśnie tym, bo według niego ważniejsze jest rozprowadzenie preparatu po całym świecie. W jak mo, może, może i nie w takich ilościach, w jakich to początkowo zakładali, czyli te 70 80%, ale rozłożenie tego równomiernie. Problem w tym, że to problemu nie rozwiązuje. Bo z każdym dniem zaantidotumowani mają mniej przeciwciał, a warianty odporne na antidotum się coraz bardziej rozprzestrzeniają. Przecież dopiero co mówiliśmy o tym, że wariant Lambda, który też coraz huczniej sobie hula na całym świecie, jest już bardzo odporny na antidotum. Na wszystkie dotychczas znane i przebadane antidotum, które sprawdzono akurat na wariancie Lambda. Wiadomo, Lambda to jest wariant, który jeszcze. Nie podlega aż takim badaniom jak Delta, przykładowo, czy Alfa Beta, bo z nimi jesteśmy już dużo dłużej. Ale już wstępne wyniki mówią same za siebie. To antidotum, które mamy teraz, już nie jest tak skuteczne. Więc jeżeli my rezygnujemy już teraz z części przeciwciał, z tej trzeciej dawki, która przecież jest niby niezbędna, nawet według WHO, moim zdaniem będzie i niezbędna. Czwarta i piąta i dziesiąta I będziecie co pół roku brać kolejne dawki Zobaczycie, że tak będzie No to No to coś tu jest nie tak Jest to jedynie rozłożenie Dostępnych środków Na większy teren To trochę tak jakbyśmy mieli, nie wiem Duży stół Powiedzmy, że o ten, na którym pracujemy Ujebany jak u Durczoka W TVN-ie I taką resztkę płynu do mycia mebli i co byście zrobili? Co jest bardziej logiczne? Umycie tylko tej naszej części, żeby można było w ogóle w spokoju pracować, czy rozstarcie tej resztki na cały stół, przez co wy tylko tak roze dalej będzie ujebany, ale nieco mniej, nie? Będzie się świecił. Co jest lepsze? No, jedno i drugie za bardzo problemu nie rozwiązuje. Ja powiem Wam, co jest lepsze. Spróbować go wyczyścić. Innymi środkami, jak na przykład samą wodą, może samą gąbką próbować doszorować. I dlatego, tak jak mówiłem, skoro już nawet czwarta dawka antidotum jest praktycznie nieunikniona, jest przesądzona, to bezsensowne jest dalej ładowanie całej siły przerobowej tylko w to antidotum. Przecież oczywistym jest to, że powinniśmy inwestować przede wszystkim w służbę zdrowia, w ochronę zdrowia, w szpitale, w lekarzy, w leki. To leki powinny być teraz priorytetem. Antidotum oczywiście też powinno pozostać, powinna, po, powinny być coraz nowsze wersje, coraz bardziej udoskonalane, żeby nie miały skutków ubocznych, żeby, były, żeby lepiej sobie radziły z nowymi wariantami. Ale poza tym, ale to nie powinno być priorytetem, bo przecież już teraz wiemy, że nawet po antidotum ludzie chorują. Ok, jest niby mniejsza umieralność, ale tylko na te warianty, które są teraz obecne, które są teraz powszechne. Czy ludzie dalej chorują? I jeśli my nie zrobimy czegoś ze służbą zdrowia, i to o to powinien chyba dbać WHO, żeby wymyślić taką statystykę, która będzie sprawdzała, która będzie jasno, wprost mówiła, że ten kraj sobie lepiej poradzi w razie czego? No bo. Te fale i tak będą. Zaraz będzie właśnie ta lambda się rozchodziła, i będzie piąta fala. Tymczasem rządy i tak idą zaparte, mając w nosie to, co mówi ten WHO. Proszę Państwa, przed Państwem Adam Niedzielski. Oklaski. Takiego wariantu nie analizowaliśmy, ale niemniej jednak na pewno ja będę rekomendował, żeby w decyzjach, które będą również dotyczyły szkół. Minister zdrowia Adam Niedzielski ocenił WRMFFM, że w Polsce mamy już czwartą falę. Przekazał także, że Rada Medyczna rekomenduje rozważenie podania trzeciej dawki antydotum grupom najbardziej narażonym. Profesor Magdalena Marczyńska z Rady Medycznej przekazała, że taka decyzja jeszcze nie zapadła. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował FFM, że Rada Medyczna rekomenduje rozważenie podania trzeciej dawki Antidotum grupom najbardziej narażonym. Nie ma cały czas badań, które by pokazywały przyrost skuteczności, czyli pewną wartość dodaną wynikającą ze zdarzenia się z nowymi mutacjami wirusa. Dopóki badania nie wykażą, że trzecia dawka, która prawdopodobnie musiałaby być zmodyfikowana, nie będąc prostym powtórzeniem, będzie w lepszy sposób niż w tej chwili zabezpieczała przed nowymi mutacjami, to można powiedzieć, że wartość dodana takiej operacji jest bardzo niewielka", mówił minister. Niedzielski dodał, że koszt operacji podania trzeciej dawki jest ogromny. Nie mówię tylko o wydatkach, ale o całej logistyce o podejmowaniu pewnej debaty i przekonywaniu ludzi, którzy mają przecież wątpliwości. Staram się wyważyć, ile jest w tym wartości dodanej dla zdrowia publicznego, a ile jest w tym interesu firm farmaceutycznych, które chcą sprzedać więcej. Dodał. Profesor Magdalena Marczyńska z Rady Medycznej powiedziała polskiej agencji prasowej, że nie ma oficjalnego stanowiska rekomendacji rady w sprawie podania trzeciej dawki antidotum. Potwierdzam, że rozważane jest podanie jej osobom z niedoborami odporności, które mogą nie odpowiedzieć na antidotum. Nadal jednak. Trwają rozmowę w tej sprawie, a nie ma decyzji. Czekamy po prostu na wyniki badań. Poprosiliśmy też firmy produkujące antidota o informację, czy prowadzą badania nad skutecznością podawania trzeciej dawki. Wskazała ekspertka od chorób zakaźnych w wieku dziecięcego. Dodała, że podawanie trzeciej dawki tym, którzy mają niedobory odporności i ewentualnie mogliby nie odpowiedzieć na antidotum, powinno być poprzedzone oceną odpowiedzi na antidotum podstawowe. E, zakładamy, że ta liczba hospitalizacji. E... Będąca pochodną zakażeń będzie o 40-50% mniejsza niż była. W sumie to wiecie, on nawet nie sprecyzował, czy chodzi tutaj o tej trzeciej dawce dla Polaków, czy o kraje mniej zamożne, więc no, jakby nie mówić, no, jego narracja może i nawet spina się z tym, co mówił Gebre Jezus. Może on po prostu mówi o tych, którzy mają mniejszą odporność, bo nie przyjęli dawek, bo nie mieli takiej szansy, bo są za biedni i to im trzeba wysłać. Zresztą Polska przecież to zrobiła. Ostatnio wysłała do Tajlandii? Bodajże? Milion dawek antidotum? Pewnie zaraz wyjdzie na to, że nam zabraknie, bo jesteśmy aż tacy hojni, że będziemy musieli kupować po zawyżonej cenie. Następnie okaże się, że to był kolega Niedzielskiego. Albo inny handlarz bronią, ale no tak już w Polsce prowadzimy sobie tę politykę. Ale wracając do sedna. Niedzielski już oficjalnie mówi o czwartej fali. On doskonale wiedział, kiedy ona nadejdzie. Teraz dopiero się okaże, jak w ogóle przez ten cały czas, bo miał bardzo dużo czasu. Kiedy w Wielkiej Brytanii i w innych europejskich krajach, również w Stanach Zjednoczonych, trzecia fala, znaczy czwarta fala już szalała, u nas nie było żadnego przypadku, nie? Więc mieliśmy tyle czasu, żeby analizować to, co się dzieje za granicą i żeby przygotować naszą służbę zdrowia do tego, jak to będzie wyglądało i jak ta czwarta fala u nas przejdzie. Jak to będzie? No cóż, przecież zamykamy coraz więcej szpitali. A służba zdrowia, ratownicy medyczni przynajmniej, z którymi zrobiliśmy nawet sądę medyczną na ich strajku, nie są zbyt zadowoleni. Generalnie, jak chcecie sądę zobaczyć, to tu macie fragment. No, panowie nie mają i panie nic do stracenia, tak naprawdę, bo zostali z niczym. Z gorszym wynagrodzeniem, tak? Bo... Czyli murzyn zrobił swoje, murzyn może odejść, tak? Można tak powiedzieć kolokcjalnie. To jest 2700 zł. Brutto. Brutto? Brutto. Czyli najniższa. Najniższa. A tutaj link do całego materiału na kanale Co Mówią. Tam robimy sądy uliczne z protestów, marszy, no i po prostu takie. Zwykłe sądy, w których pytamy się ludzi o to, o co wy byście chcieli ich zapytać. Także co? Widzimy się na co mówią, a teraz lecimy z kolejnym tematem. Według danych firmy analitycznej Strategy Analytics w drugim kwartale 2021 roku Xiaomi wyprzedziło Samsunga, jeśli chodzi o liczbę dostarczonych do sprzedaży smartfonów. Jeżeli informacje przekładają się na stan faktyczny, Xiaomi po raz pierwszy staje się największym dostawcą telefonów na zachodnim rynku. Strategy Analytics informuje, że rok do roku w Europie pojawiło się aż o 14% więcej smartfonów, przebijając ogólną barierę 50 milionów urządzeń w zaledwie 3 miesiące. Od kwietnia do czerwca, zgodnie z raportem Xiaomi zajmuje na rynku pierwsze miejsce, dostarczając na rynek europejski 12,7 miliona smartfonów, czyli 25,3% rynku, czym chińska marka wyprzedziła Samsunga 24%, który jako jedyny z czołówki zanotował rok do roku spadek sprzedaży 7% rok do roku. Jak dodają analitycy, duże znaczenie we wzrostach Xiaomi ma coraz większe zainteresowanie ich urządzeniami w Europie Wschodniej, w tym przede wszystkim w Rosji i Ukrainie. W porównaniu z zeszłym rokiem, w drugim kwartale 2021 roku Xiaomi sprzedaje nawet o 2 trzecie urządzeń więcej. Osiem Samsungów w czołowej piątce dostawców smartfonów w Europie znaleźli się Apple 19,2%, Oppo 5,6%, Realme 3,8%. Zauważalny jest brak w zestawieniu Huawei, którego spadek popularności jest pokłosiem ciągającej się wojny z amerykańską administracją. W jej skutek Huawei straciło możliwość wykorzystywania części rozwiązań dostarczonych przez Google, co w oczach klientów jawiło się jako mocne ograniczenie możliwości smartfonów tej marki. Generalnie to aż dziwne, że dopiero teraz. Skoro Xiaomi generalnie ma smartfony tej samej jakości w cenach 20-30% niższych. Wcześniej to nawet 50. Teraz oczywiście zwiększyli sobie trochę swoje marże, no nic dziwnego, bo po co sprzedawać za 50% ceny e, firmy, która jest flagową firmą, firmą w Europie? Skoro i tak taką samą sprzedaż będziecie mieli sprzedając zaledwie 20 czy 30% taniej, a tak naprawdę ich średniopułkowe smartfony są bardzo zbliżone do siebie, a cenowo wychodzą znacznie, znacznie lepiej. No ale tak działa właśnie marka: wystarczy sobie ją wyrobić i już lecimy na tym, nieważne jaką jakość prezentujemy swoimi produktami i tak ludzie będą to kupować. Tak mniej więcej działa Apple, nawet po odejściu Steve'a Jobsa. I tak mniej więcej działa sobie teraz Samsung, bo jak ludzie kojarzą telefon z Androidem, no to oczywiście najczęściej pierwszym takim przykładem jest Samsung. Wcześniej Huawei trochę wyprzedzał już Samsunga, o ile nie wyprze chyba wyprzedził ich nawet w Europie, no ale niestety no, pożegnali się z Androidem, więc na popularności tracą. Ale jak tak myślicie sobie o pierwszym telefonie z Androidem, no to właśnie wychodzi wam ten Samsung, bo to robi ta. Marka, ale Xiaomi coraz lepiej sobie radzi na tym rynku, a mimo wszystko i tak Samsung może utrzymywać swoje ceny produktów. To trochę tak jak kiedyś z TPSA, starsi widzowie na pewno będą kojarzyć tę sytuację. Było TPSA, czyli Telekomunikacja Polska, dzisiaj to jest Orange ale kiedyś to była jeszcze polska spółka. No i oni mieli monopol całkowity na rynek telekomunikacji stacjonarnej. Oferowali abonamenty cholernie wysokie, naliczanie minutowe, czyli wystarczyło sekundę gadać, żeby wam naliczyło od razu minutę, bez darmowych rozmów i w ogóle. No i nagle Urząd Regulacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, UKE, Zdecydował, że trzeba uwolnić ten rynek i wpuścić nowych sprzedawców, którym tps będzie zobowiązana dzierżawić łącza. No bo nikogo po pierwsze z mniejszych przedsiębiorców nie stać na to, żeby okablować całą Polskę. Tepsa to po prostu dostała. A z drugiej strony, no też chyba nie chcielibyśmy, żeby każdy operator miał swoje kable. To jeszcze były te czasy, kiedy no wszystko było na takich dość no Starożytnych konstrukcjach, że tak to ujmijmy, więc musieliby, jak było 50 operatorów nagle, no to musieliby rozkopać cały kraj tylko po to, żeby zaoferować swoje ceny. Więc zmusili po prostu Tepse do tego, żeby e, oferowała, żeby, żeby umożliwiła korzystanie z ich łączy, ale sprzedawcą był wtedy ktoś nowy. Jak się okazało, oni sobie cenę tak bardzo zawyżyli, że Sprzedawcom alternatywnym nie opłacało się świadczyć usług. Oni nie mogli być tańsi niż Tepsa, bo oni sobie chorą cenę jakąś wymyślili. No i wtedy Tepsa właśnie dostała najwyższą na tamte czasy w historii łokiku karę za takie działanie. No ale ludzie mimo tej kary dalej ich wybierali, bo oni mieli markę. Dalej wy wybierali ich, mimo tego, że to już było oczywiste, że oni zdzierają, że mają wysokie ceny, nie mają darmowych minut. Ale i tak telekomunikacja kojarzyła się z telekomunikacją Polską SA. Jak widziałeś inne logo, to od razu przechodziłeś obok tego szerokim łukiem, bo nie miałeś zaufania. I podobnie działa ten Samsung. Więc no jak widać Da się pokonać nawet takiego giganta, który gdzieś tam jest głęboko zakorzeniony w nas. Czyli właśnie ten Samsung, jeśli chodzi o telefony z Androidem. Oczywiście mówimy tu o średniakach, bo wiadomo, flagowce mają znacznie lepsze. Zwłaszcza jeśli chodzi o aparaty, flagowce mają najlepsze na świecie, i to tylko Samsung z Apple się realnie boksują i nie ma żadnej innej firmy, która w jakikolwiek sposób by im dorównała. Po prostu nie ma. I teraz. Samsung ma najlepszy aparat na świecie Samsung S21 Ultra Plus czy coś tam. A jeszcze przed jego wyjściem przed premierą tego telefonu miał Apple najlepszy aparat na świecie. No i zaraz wyjdzie Apple, i Apple będzie miał najlepszy aparat na świecie. No i oni się w tej kategorii boksują, ale jeśli nie chodzi wam o najlepszy na świecie, tylko o bardzo dobry telefon, no to są firmy znacznie tańsze od Apple'a i Samsunga, które no, działają identycznie. Ale przechodząc już tak do tych średniaków, to jeśli nie zależy Wam właśnie na nowym flagowcu, które kosztują po 6 tysięcy, drodzy Państwo, tylko chcecie mieć dobry telefon. Nawet bardzo dobry telefon, bo tak realnie rzecz biorąc, to teraz już nie ma czegoś takiego, jak kiedyś, że te telefony z generacji na generację z roku na rok przechodziły jakąś rewolucję. W telefonie z 2017 w takim notecie e, Galaxy Note 8, którego ja mam i już kupowaliśmy go chyba pięć razy, bo nie musimy o niego za bardzo dbać. Zaraz wam wyjaśnię, o co chodzi. W takim notecie wy dalej macie bardzo dobry aparat. Znaczy nie taki jak te flagowe, które kosztują 6000, ale takie jak te średniaki, które kosztują pod 1500, 1800 od Xiaomi na przykład, nie? I ten telefon dalej fajnie chodzi. Dalej jest bardzo szybki. A kosztuje używka, uwaga, uwaga, 600 zł. Za 600 zł to wy macie nowy telefon najniższej klasy. Taniej się zejść po prostu nie da. Jakieś najtańsze takie wolno działające fony możecie sobie nowe kupić właśnie za 6 stów. Albo używanego flagowca, który w 2017 roku był najlepszym telefonem na świecie lub jednym z najlepszych, bo nie wiem, jak wtedy wyglądała ta sytuacja Ach, z Apple. Em. Ale te telefony są naprawdę spoko. Są spoko do tego stopnia, że my z nich po prostu korzystamy tak rozmyślnie. My nie kupujemy nowych flagowców, dlatego że nie chcemy kupować nowych flagowców, bo to są naprawdę bardzo dobrymi telefonami, Note 8, a jednocześnie przez cenę 600 zł w Lombardzie brutto na fakturę nie trzeba o niego dbać. Znaczy, nie trzeba. Dba... Jasne, trzeba dbać o każdy sprzęt, ale. Możemy z nim sobie wyjść przykładowo na Marszu Niepodległości, jak byliśmy w zeszłym roku. No i robiliśmy relacje, bo aparat nam się rozładował. Nie? My cały czas tych telefonów bardzo intensywnie ko korzystamy do pracy. No i jakiś tam typ, oczywiście no, bardzo prawilny, bo miał maseczkę, nie? Eee, walnął mi celowo z bara, żeby mi zwalić telefon. No i spadł na ziemię, się trochę potłukł. Niby działał, ale ekran się wylał i z dnia na dzień było coraz gorzej. No i wiecie, mi nie było jakoś strasznie szkoda tego telefonu. Po prostu tego samego dnia zadzwoniliśmy do jednego drugiego lombardu, otargowaliśmy się, i od razu tego samego dnia zastąpiliśmy go nowym, znaczy nowym starym notem, ale w dobrej, w bardzo dobrym stanie. No i my już takich akcji mieliśmy łącznie 5. No i patrzcie, 5 razy 600 zł daje 3 koła. Czyli my na te pięć telefonów. Bardzo dobrych, naprawdę. Wydaliśmy dwukrotnie mniej niż nowy flagowiec. No, także przemyślcie: jakbyście chcieli kupować telefon, jakbyście chcieli wymienić swój telefon, to pomyślcie po prostu o flagowcach sprzed lat, bo to są naprawdę świetne telefony. Dobrze zrobione, bo flagowce zawsze są dobrze wykonane. To nie są plastikowe gówna, tylko to są jakieś szklane, jakieś metalowe. To są naprawdę dobrze wykonane flagowce, no bo. No, te kilka lat temu to były najlepsze telefony tej firmy, nie? Więc one muszą coś sobą reprezentować. Polecam. Nie mówię oczywiście, że nie warto kupować tych nowych flagowców, bo jeśli chcecie mieć super aparat, my też nie, wy, nie wykluczamy, że jak wyjdzie nowy Note, no to być może weźmiemy na firmę z tego względu, że no będzie robił lepsze zdjęcia, lepsze filmy i być może będziemy mieli więcej okazji dzięki temu, że telefon masz się zawsze przy sobie do nagrywania w słabszych warunkach i tak dalej. Ale czysto konsumencko, jeżeli nie zależy wam na najlepszym na świecie aparacie, tylko po prostu na bardzo dobrym, przemyślcie, czy nie warto kupić używki flagowca sprzed kilku lat zamiast nowego średniego. Trochę się rozgadałem, dajcie znać, co wy o tym myślicie. Takie moje przemyślonko. A teraz lecimy z kolejnym tematem. Ciekawostka dnia. W zeszłym tygodniu rosyjski moduł PIRS został odłączony od międzynarodowej stacji kosmicznej o blisko 20 latach pracy. Moduł zgodnie z planem spalił się podczas wejścia na atmosferę, a całe zdarzenie nagrał astronauta przebywający na międzynarodowej stacji kosmicznej. Moduł PIRS został wyniesiony na orbitę 14 września 2001 roku z kosmodronu w Kazachstanie oraz ze zmodyfikowanym statkiem kosmicznym Progress. na International Space Station dotarł 3 dni później i zadokował do modułu z Wezda sposób stał się szóstym modułem ciśnieniowym Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Moduł wykorzystano jako jeden z głównych portów do pojazdów przybywających i odlatujących z ISS. O blisko 20 latach Rosjanie zdecydowali się na usunięcie Prisa i zastąpienie go nowym modułem nauka. Pris odłączono 26 lipca bieżącego roku. Moduł o długości około 5 metrów i średnicy 2,5 metra został odciągnięty od ISS przez statek kosmiczny Progress i udał się w kierunku Ziemi. Zarówno statek kosmiczny jak i moduł uległy zniszczeniu podczas z ponownego wejścia w atmosferę nad oceanem spokojnym. To ładnie, no super, to wygląda. Ładne, fajnie, że udało się zarejestrować w ogóle no, takie ciekawostki dnia, powinny być, nie? A nie jakaś tam polityka, powodzie, jakieś katastrofy. No tu mamy coś. Ładnie wyglądającego, jest, jest ciekawostka, można się czegoś dowiedzieć i chyba o to chodzi, nie? Może nie będę wam już truł, bo już o tych telefonach wam natrułem trochę za bardzo dzisiaj, więc e, przechodzimy od razu do drętwego słucha. Dlaczego duch cię nie okłamie? Bo wie, że go przejrzysz na wylot. Ja ją mamy od BarMars 01 z TikToka, za co serdeczny szacun. No i oczywiście otrzymujesz od nas złotego ducha. A jeśli ty chcesz rzucać złotą statuetkę, to koniecznie wbiję na mojego TikToka. Maciej podstawka, gdzie wrzucam tylko suchary. No i tam w komentarzach możesz pisać również i swoje własne propozycje i być może trafisz do kolejnego materiału. Tymczasem ja już się będę żegnał. Pamiętajcie o TikToku, pamiętajcie o sondach ulicznych na kanale Co Mówią, gdzie co piątek o 17 wrzucamy nowe sondy. No a teraz jeszcze muzyka od jednego z Was, od jednego z naszych kochanych widzów, którą nam wysłaliście. Link jest na samym dole opisu. Jak się Wam nuta spodoba, to koniecznie wbijcie i zostawcie jakiś komentarzyk. Trzymajcie się ciepło, no i heja!